Bardzo dziękuję za zaproszenie i za zachętę, żeby przyglądnąć się tematowi i tekstowi, nad którym zajmuję się od pewnego czasu, tak bardzo precyzyjnym temacie, ponieważ konferencje, musicie Państwo wiedzieć, one dla badaczy są o tyle dobre, że pozwalają w pewnym momencie bardzo mocno się spiąć, zebrać, podsumować sobie jakieś badania i dzięki temu pójść dalej do przodu. Temat, który wybrałem, jest, to nie jest w żaden sposób, proszę Państwa, jak sami zobaczycie, nie naciągam tematu do tego, do tekstu, który Państwu przedstawię, tylko rzeczywiście będziemy zajmować się doskonałością, dokładnie status perfekcjonizm, stanem doskonałości rozumiany jako herezja. Jako herezja, którą mogły zająć się trybunały inkwizycyjne, które mogły być przedmiotem badania w procesach in causa fidei. I rzeczywiście był w pewnym momencie historii naszego Kościoła i też myśli taki okres, kiedy ludzie nie byli już oskarżani czy przepytywani w sprawach związanych z herezjami katarskimi i innymi, tylko właśnie moment tego, jak ci ludzie rozumieją swoje miejsce na świecie, kim w ogóle są. I takim przykładem takiej grupy są na pewno Beginki i Begardzi. Bardzo ciekawa grupa, o tym troszeczkę więcej powiem. Natomiast tutaj na tym slajdzie ta piękna niewiasta, to jest, proszę Państwa, wzięta z okładki bardzo dużej, ważnej pracy profesor Law na temat beginek. I tutaj mamy taką beginkę 15-wieczną w szkicu van der Weydena, więc piękne, takie piękne 15-wieczne przedstawienie. Już nie mówiąc o tym, że ona jest w ogóle sama w sobie przepiękna i urocza. Więc dlatego też chciałam, żeby mówiąc o rzeczach trudnych, żebyście Państwo jednak pamiętali te piękne oczy, ponieważ również niewiasty będą się dzisiaj pojawiały w naszym procesie. Natomiast najpierw kontekst. Taki bardzo ważny w zrozumieniu procesu, który wydarzył się w refektarzu dominikanów w Świdnicy. I ten proces stał się tak znany, że piszą o tym wszyscy badacze od Stanów Zjednoczonych, ostatnio nawet w książce japońskiego badacza średniowiecza. Również się proces świdnicki, świdniczki pojawia, ponieważ proszę Państwa, sami zobaczycie, jest to coś niezwykłego z dominikanami polskimi w roli głównej, a przede wszystkim naszego współbrata Jana Schwenkenfelda. Teraz do południa mówiliśmy o życiu zakonnym, o dominikanach, którzy jako nowa forma życia religijnego próbowała odnaleźć się w tej konfrontacji bardzo mocnej z klerem diecezjalnym, przede wszystkim ze środowiskiem uniwersyteckim, dzięki tym sporom, ponieważ proszę Państwa, spory są zawsze bardzo i kryzysy dobrze przeżyte są zawsze bardzo twórcze. I dzięki tym kryzysom, jak wiemy, święty Tomasz napisał kilka dzieł, które pięknie opisują tożsamość życia zakonnego, przede wszystkim ostatnio o doskonałości życia zakonnego, duchownego, które przedstawił z treścią ojciec Jacek Sali. To jest przykład dzieła ponadczasowego, które zrodziło się dlatego, nie dlatego, że święty Tomasz miał po prostu taki, nie miał co robić i już mu się znudziło zajmowanie się wielkimi spekulacjami teologicznymi, tylko po prostu była potrzeba. Trzeba było wyjaśnić, jasno zdefiniować, kim są zakonnicy, czy zakonnicy są potrzebni, a może nie są potrzebni, jaki jest ich status. Więc ten kryzys doprowadził do dobrych dzieł. I dominikanie około roku 74, 76 przede wszystkim już na Soborze Liońskim II, kiedy sam Sobór zajął się problemem tych sporów mendykancko z innymi zakonami, generalnie od 74-76 roku już mieli w miarę spokojnie. Wiedzieli, kim są. Po śmierci Tomasza mieli jeszcze wybitnego za sobą protektora, a po roku 1323, kiedy święty Tomasz zostaje kanonizowany, to już nie tylko mają za sobą świętego człowieka, ale również mają w pewien sposób kanonizowaną w ogóle doktrynę, tomizm, który stoi za nimi. I dominikanie czują się pewnie z funkcji defensores przechodzą na funkcję propagadores, a często również persecutores, ale o tym nie będziemy mówić. Natomiast rzeczywiście dominikanie przeszli swoje, ale kłócą się i życiem zakonnym nie zajmują się tylko, proszę Państwa, mnisi, zakonnicy, księża diecezjalni, ale Kościół również składa się, wiem, to będzie szok, ze świeckich.
Więc, proszę Państwa, w Kościele są również świeccy, którzy również mają potrzeby religijne, przyglądają się bardzo poważnie życiu zakonnemu, chcą, szukają jakiejś swojej drogi. XIII wiek to nie jest tylko wiek franciszkanów i dominikanów, ale to jest też niezwykły wiek rozwijania się takiej, mówią to męskiej, a przede wszystkim żeńskiej mistyki na terenie przede wszystkim północnych Niemczech, Belgia, Holandia, północna Francja, ale również na południu Francji pojawia się niejaka Dulcelina z Digne, która jest siostrą swojego brata Hugona z Digne, który jest jednym z reformatorów franciszkańskich, takim wielkich propagatorów też ruchu spirytualów, o których ojciec Paweł wspomniał, czy też fraticellich. Proszę Państwa, ten ruch mistyczek kobiet, które są kobietami świeckimi, nie są związane z żadnymi zazwyczaj zakonami takie wprost, że są inkorporowane w jakiś zakon, tylko po prostu są osobami świeckimi, żyjącymi, gromadzącymi wokół siebie inne kobiety świeckie, zazwyczaj wdowy, czy też na przykład kobiety mniej zamożne, albo po różnych przejściach, które chcą żyć razem, które mają wspólną kamienicę, dom, mają, tworzą taki swój quasi-klasztor, wspólnie mają wspólnotę stołu, czyli wspólnie jedzą, wspólnotę majątkową. W pewnym momencie te wspólnoty mają również taką swoją quasi przełożoną. Wybierają te kobiety różne reguły, które są zazwyczaj wariacjami na temat reguł trzecich zakonów franciszkańskich czy dominikańskich, ale na przykład ta Dulcelina z Digne, ja o niej nie bez powodu, proszę Państwa, wspominam, nie dlatego, że mam jakiś kult do Dulceliny, tylko dlatego, że ona będzie miała wpływ również i będzie ważna w zrozumieniu procesu świdnickiego. Ta Dulcelina, która umiera właśnie w roku śmierci świętego Tomasza, w ogóle ten rok 1274 to jest jakiś taki szokująco obfity w śmierci wielkich ludzi, ta Dulcelina była nazywana żeńską wersją świętego Franciszka. Tak jak święty Franciszek jako pierwszy miał stygmaty, tak również Dulcelina była jedną z tych, która miała wizje mistyczne, przeżyła zaślubiny mistyczne, umartwiała się niezwykle, umartwiała też przy okazji te siostry, z którymi żyła, ale generalnie wszyscy się wtedy dość poważnie umartwiali. Oprócz tego miała różne wędrówki, jej dusza wędrowała w ostatnie pokłady nieba, piekła, czyśćca, nicości. Proszę Państwa, jeżeli gdzieś znamy troszeczkę literaturę eckhartowską, to jesteśmy w stanie zrozumieć, jesteśmy w tych samych klimatach i Dulcelina odbierała na tych samych falach, co Eckhart, czy też poprzedniczka Eckharta, Małgorzata de Poret. I, proszę Państwa, Dulcelina umiera, zostawia po sobie żywot, który to jest taką opisem jej życia i różne beginarze zaczynają żyć zgodnie z tym żywotem, ale trzeba powiedzieć, takich żywotów i takich quasi-reguł było bardzo wiele. Natomiast jak Kościół patrzył na rozwijające się wspólnoty ludzi świeckich, którzy chcieli się rozwijać? Początkowo zarówno, proszę Państwa, beginki i begardzi, bo begardzi to odmiana męska, beginek, nazwa wywodzi się najprawdopodobniej, historycy się może nie tyle spierają, co poszukują źródło słowa, a najprawdopodobniej mamy tu połączenie różnych tradycji, od świętej Begi, córki Pepina, kończąc na Begen, żebrać niemieckie. Więc, proszę Państwa, jest różne, staroniemieckie, jest, proszę Państwa, różne te źródła, skąd ta nazwa się bierze. Natomiast w XIII wieku oni w miarę dobrze i ortodoksyjnie sobie radzą. Mieszkają w miastach, zajmują się zazwyczaj, proszę Państwa, tkactwem, również innymi pracami ręcznymi, prowadzą handel, tworzą dość mocno takie manufaktury żeńskie albo męskie, które uczestniczą w ogóle w życiu gospodarczym danych regionów i wszystko, proszę Państwa, w miarę dobrze się rozwija. Tylko że około roku 70 coraz ten wpływ takiej mistyki bardzo mocnej, szukania wrażeń, ale przede wszystkim sympatie i kontakty z ruchem fraticelli, czyli tych franciszkanów, którzy uważali, że jedyną, że reprezentują prawdziwą formę ubóstwa i są prawdziwymi Chrystusami i naśladowcami tego świętego Franciszka i realizują w sposób prawdziwy regułę Franciszka. To jest grupa, która na początku sami franciszkanie z nią mają problem. Ona się później odchodzi ze wspólnoty franciszkańskiej, ale ma ogromny wpływ również na świeckich, tak jak cała też duchowość franciszkańska. I już
pod koniec XIII wieku władze kościelne zaczynają się interesować bardzo mocno tymi grupami i męskimi, i żeńskimi. Problem taki podstawowy był taki, że oni w odróżnieniu od te wspólnoty, od trzecich zakonów, nie mieli nad sobą żadnego zwierzchnika duchownego. Biskup mógł dawać jakieś przywileje, Rada Miasta mogła też udzielać jakichś różnego rodzaju ulg, ale generalnie ksiądz był zapraszany jako kaznodzieja, jako kapelan, ale generalnie oni zachowywali autonomię. To były grupy kompletnie niezależne, świeccy, którzy postanowili znaleźć w tym dość mocno zhierarchizowanym i ustawionym społeczeństwie taką swoją niszę handlowo-religijną, gdzie żyją wspólnie, modlą się, próbują rozwijać też swoje chrześcijaństwo niezależnie od kontroli władzy duchowej. I oczywiście to wcześniej czy później, proszę Państwa, zacznie rodzić pierwsze takie zgrzyty i przede wszystkim na terenie Niemiec, ponieważ pod, i tutaj wchodzimy w kompletny, w taki ogromny bałagan, który się rozpoczyna w ogóle też w terminologii Begini i Begardzi, mianowicie pod legalnych Begardów i legalne Beginki zaczynają podszywać się tak zwane takie grupy żebraków świeckich, którzy uważają, mówią, że oni są Beginkami i Begardami, ponieważ podobnie jak Begini i Begardzi nie mają nad sobą żadnego przełożonego, nie mają skodyfikowanej żadnej reguły. Oni chodzą, zaczynają też, to już się przestaje w ogóle komukolwiek podobać, ponieważ pamiętajmy, że żebractwo to nie jest tylko problem estetyczno, jakiś tam taki, który gdzieś obserwujemy, tylko proszę Państwa, wszystko, każdy region, każda ulica w średniowieczu miała swoją grupę, która zajmowała się żebraniem na tej ulicy. Dominikanie, Franciszkanie, Augustianie, Karmelici, wszyscy mieli swoje okręgi kwestarskie, to się ładnie nazywa okręg kwestarski, mianowicie gdzie można żebrać. Nikt, proszę Państwa, nie lubi konkurencji, a szczególnie kiedy świeccy, którzy też uważają, że są prowadzą Vita Evangelica, są Begingami, Begardami. Begardzi i Beginki się natychmiastowo od nich odcinali, ale generalnie, proszę Państwa, zaczął się ogromny problem z tymi ruchami świeckich. Kolejnym elementem, początek XIV wieku, Beginki zdobywają bardzo mocną autorkę, która pisze jedno z najważniejszych dzieł, które ma ogromny wpływ w ogóle na myśl XIV-wieczną, a później również na całą epokę, aż do ciągle, proszę Państwa, na Zachodzie jest czytane, mianowicie sławetne dzieło Małgorzaty de Poret, niejakie zwierciadło dusz prostych albo dusz unicestwionych. Dzieło Małgorzata pisze, to jest bardzo, proszę Państwa, ciekawe dzieło, ono powstaje około 1305 roku, w którym to w 140 punkcikach mamy zawartą całą taką drogę duszy prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. Tylko proszę Państwa, to nie jest droga duszy, która się unosi ku górze, tylko schodzi coraz niżej, aż do całkowitej nicości, aż do całkowitego zespolenia się z Bogiem, którego też nie da się w żaden sposób wyrazić. Tylko proszę Państwa, ta dusza schodzi coraz niżej poprzez oddzielanie się od kolejnych rzeczy. Nie tyle materialne przy okazji, ale to jest coś o wiele więcej. Najpierw od oddzielenia od wiedzy, później od chęci, a później od posiadania, aż do całkowitego, proszę Państwa, unicestwienia. Taka droga mistyczka, która zaczyna sama dochodzić do tego, że ona może własnym wysiłkiem, bez, oczywiście tego nie pisze wprost, ale z tomu dokładnie wychodzi, nie potrzeba żadnych pośredników, nie potrzeba księży, nie potrzeba sakramentów, nie potrzeba żadnej zwierzchności, mogę spokojnie iść coraz głębiej, coraz głębiej. Proszę Państwa, to dzieło, którym zajęło się wielu teologów w Paryżu, ostatecznie zostało, ponieważ proces był podwójny i ona nie odwołała, najpierw w 1307 roku, później w 1310 roku. W 1307 roku została skazana, w 1310 roku nasz współbrat Wilhelm z Paryża, no bo był z Paryża, więc Wilhelm skazał, oddał ją ramieniu świeckiemu, czyli de facto została skazana na śmierć i 1 czerwca 1310 roku została spalona właśnie za podtrzymywanie tez, które były w tej książce, w tym spekulum, w tym zwierciadle. I proszę Państwa, rok później, niecały rok później, do tego konwentu w Paryżu, ściana w ścianę z Wilhelmem, zaczyna mieszkać mistrz Eckhart,
który do tego klasztoru w tym czasie są ściągane wszystkie egzemplarze spekulum z całej Francji i okolic. I badacze teraz, ja sam nie prowadziłem taki badań, ale zgadzam się z tymi tezami, że mistrz Eckhart na pewno znał spekulum, a wczoraj dzięki Instytutowi też znalazłem artykuł i ojcu Tomaszowi Pękale, który pokazuje, że nie jest wykluczone, że sama Małgorzata inspirowała się jeszcze wcześniejszymi dziełami Eckharta, więc mamy tutaj jakieś wspólne zależności, ale proszę Państwa, to jest świecka osoba, która szuka drogi dojścia do Boga na własny sposób sama całkowicie bez tego wszystkiego entourażu instytucjonalnego, ale również sakramentalnego. Proszę Państwa, dzięki Małgorzacie jesteśmy w stanie też zrozumieć cały ruch też Eckhart, który w roku 1313 zostaje wysłany do Strasburga, żeby zajmować się właśnie różnymi grupami kobiet świeckich, przede wszystkim po to, żeby je kontrolować w ogóle to, co one czytają i to, co myślą. Proszę Państwa, ponieważ te grupy świeckich, my musimy pamiętać, że nie tylko teraz mamy świetnie rozwiniętych intelektualnie świeckich, ale w XIV wieku świeccy czytali dzieła, które teraz nie jeden profesor teologii miałby duże problemy, między innymi dlatego, że były po łacinie, albo w ogóle, bo dotyczyły ontologii, czy jeszcze jakichś wysublimowanych, rzeczywiście takie subtilia teologie. I Eckhart jechał i zajmował się tymi często świeckimi, rozmawiając, tłumacząc, ale niestety, jak mówi ojciec Simon Tagwell, mówił do nich jeszcze bardziej takie subtelne rzeczy, że już w ogóle, proszę Państwa, zrobiło się cały niezwykła teologia Eckharta, która jest tak subtelna, że jak Tagwell mówi, szkoda, że wszyscy go tak podziwiali, tylko nikt mu nie zadał pytania, o co ci chodzi, Eckhart, w tym wszystkim. Więc to jest takie, ale proszę Państwa, rzeczywiście zajmowali się bardzo taką subtelną teologią. To wyjdzie też w procesie świdnickim. I ostatecznie Kościół postanawia się tym problemem zająć na Soborze i na Soborze we Wien w roku 1311-1312 zostaje ogłoszony dokument pod tytułem, zaczynający się od słów Ad Nostrum, w którym to teologowie, przede wszystkim z Niemiec, zebrali tezy tych heretyckich begardów i beginek i potępili w ogóle całą grupę, która później została nazwana sektą wolnego ducha, mianowicie takich 8 tez, które ci przedstawiciele sekty wolnego ducha mieli wyznawać i od tej pory mieli być wszyscy tępieni. Dzięki temu dokumentowi inkwizytorzy dostali jako swoją klientela Trybunałów Inkwizycyjnych została poszerzona o beginki begardów i inkwizytorzy mogli się zająć. Ten dokument z 1311 roku został w 1317 roku uchwalony, upubliczniony przez papieża Jana XXII i od tej pory w Klementynach zaczyna w takim zbiorze prawa kanonicznego, zostaje, on funkcjonuje i wszyscy inkwizytorzy mają to na swoim biureczku, kiedy przepytują. Oczywiście i tutaj, proszę Państwa, pojawia się ogromny problem. Sobór potępił beginki i begardów, a równocześnie, proszę Państwa, ci sami papieże, i Jan, i Klemens V, i Jan XXII, i kolejni papieże dają serię przywilejów dla beginek i begardów. Ponieważ, proszę Państwa, równocześnie istniały beginki i begardzi nieortodoksyjni i beginki i begardzi ortodoksyjni. Tylko takie rozróżnienie już nikt nie wiedział, kto jest kim. I to pięknie widać w traktacie Henryka Harrera, naszego dominikanina z Czech, który został poproszony o napisanie ekspertyzy na temat begardów w Małopolsce, w diecezji krakowskiej. I on na przykład dostał, proszę Państwa, informację od braci z Krakowa, że to są begardzi, którzy mówią, że nie są begardami, a nawet jakby byli begardami, to nie popełniają błędów begardów. I proszę Państwa, i biedny inkwizytor, kiedy zobaczył coś takiego, mówi, że ta osoba najprawdopodobniej, która tak mówi, ma jakąś schizofrenię, ponieważ jeżeli jest begardem, no to jest begardem. Ale ta osoba świecka doskonale wiedziała, że jest begardem, ale nie jest begardem, a na pewno nie popełnia błędów begardów, choć jest begardem. I to jest, proszę Państwa, wielkie zamieszanie terminologiczne, które później jeszcze bardziej się rozszerzy i pod koniec XIV wieku, jeżeli kogoś nazwiemy begardem, to na pewno to oznacza hereticus. I później na przykład begardem mógł być określany husyta, flagelant, katar. Po prostu wszystkie generalnie herezje można było wsadzić, proszę Państwa, pod hasłem begard. To był jako synonim heretyka. I
W latach 30. XIV wieku wszyscy już o tym wiedzieli, że Beginka i Begardy to są heretycy, choć są wśród nas Beginki i Begardzi i są Beginarze, które nie są heretyckie, mają przywilej biskupie. Niemniej jednak, jeżeli pojawia się okazja, trzeba zająć się nimi, szczególnie jak słychać, że jest jakiś problem. Proszę Państwa, w Świdnicy było kilka Beginarzy. Świdnica, najprawdopodobniej Beginarz był gdzieś od początku XIV wieku. Mieszkała tam sobie grupa kobiet. Najdłuższa, taka znana Beginka to jest niejaka Jadwiga, tylko Gertruda de Civitate, czyli ze Świdnicy, która sobie żyje 28 lat w tym Beginarzu. Żyją sobie tam, tylko że pojawił się w pewnym momencie konflikt między młodymi siostrami a starszymi. Młode siostry, które były około tak rok we wspólnocie, w pewnym momencie postanowiły odejść z tej wspólnoty, bo zdenerwowały się na stare. Wtedy też stare, kiedy się o tym dowiedziały, powiedziały do młodych, że jesteście wstydnymi heretyczkami, w ogóle biegały po kościołach i się nawzajem tam wyzywały się. No i biedna jedna z takich, taka Jadwiga z Wrocławia, postanowiła wystąpić i wspólnie z Adelaidą ze Świdnicy i Małgorzatą Hawciarką, taka trójka stworzyli takie, donieśli inkwizytorowi, proszę Państwa, na ten Beginarz, mówiąc, że w tym Beginarzu dzieją się straszne rzeczy, okropne rzeczy. A ponieważ, proszę Państwa, zgodnie z procedurą inkwizycyjną, jeżeli są dwie osoby, które zaświadczają i wnoszą sprawę, inkwizytor ma obowiązek wszczęcia pierwszego etapu postępowania, jakim jest egzaminacja, przesłuchanie, i musiał ten inkwizytor jechać. W tym czasie inkwizytorem we Wrocławiu, ponieważ Świdnica należała do diecezji wrocławskiej, był Jan Schwenkenfeld. Jan Schwenkenfeld, który był lektorem, człowiekiem, jak dzięki protokołom, które się zachowały, wiemy, proszę Państwa, że był niezwykle zagorzałym, wręcz, to brzydkie słowo, ale fanatycznym, proszę Państwa, tomistą. To widać, proszę Państwa, w protokole inkwizycyjnym, gdzie w protokole inkwizycyjnym niestety nie mógł się powstrzymać, proszę Państwa, jako prawdziwy tomista, przed tym, że jeżeli słyszy tezy szkotystyczne, żeby przypadkiem tam od razu tego nie wydobyć, czyli dunsa szkota, franciszkańskie, jakiekolwiek. Więc oczywiście pyta o rzeczy heretyckie, ale przy okazji wypyta kobiety, czy, dzisiaj ojcu Pawłowi mówiłem, czy Pan Jezus by się wcielił, gdyby Adam nie zgrzeszył? Kobiety oczywiście w duchu dunsa szkota odpowiadają, no wcieliłby się, ponieważ głównym motywem wcielenia jest miłość. A Jan Schwenkenfeld mówi, o nie, Tomasz mówi, że nie wcieliłby się. Albo generalnie zostawia dość otwartą taką drogę na to, ale raczej skłania się zgodnie z pismem do tego, że no, grzech był głównym powodem i zbawienie wcielenia Chrystusa. Ale Jan Schwenkenfeld od razu zapisał, szkotystyczne. Oczywiście szkotyzm dla Jana Schwenkenfelda był herezją na równi z sodomią, z kataryzmem, z lataniem na miotłach i innych rzeczach. I proszę Państwa, to widać, ale przede wszystkim ten protokół dla nas, dla też historyków, którzy zajmują się troszkę też historią teologii, to widzieć od razu ogromne wpływy i jego taką misję do tego, żeby wyłapywać wszystko, co nie jest tomistyczne, wszystko, co nie zgadza się ze świętym Tomaszem, albo raczej ze szkołami tomistycznymi, to było natychmiastowo uznawane za herezję, a Jan Schwenkenfeld miał tak subtelny smak, że nawet pytał te biedne kobiety o to, ile esse jest w Chrystusie. Czy jest dwa, czy unum, czy duplex? Proszę bardzo. Oczywiście te biedne kobiety mówiły po szkotystycznie, że jest duplex esse. Oczywiście to jest o wiele bardziej skomplikowana debata tomistyczna. Niemniej jednak, rzeczywiście, proszę Państwa, ale to też pokazuje, jaki był poziom tych kobiet. To, co wam powiedziałam o wykształceniu tych beginarzy, o tej subtilia teologii, które się szerzyły wśród tych kobiet, zamiast czytać jakieś porządne traktaciki o różańcu, którego jeszcze nie było, to one po prostu czytały o esce czy ontologicznej strukturze Chrystusa. Ale to pokazuje, proszę Państwa, poziom. Niemniej jednak, proszę Państwa, Jan Schwenkenfeld przyjeżdża do Świdnicy. Specjalnie daleko nie miał, zaledwie ulicę dalej, ponieważ w tym czasie był też lektorem Świdnicy, więc przeszedł na drugą stronę ulicy, zawołał Beginki, poprosił do siebie, następnie w refektarzu urządzono, proszę Państwa, wspaniałą, nie ucztę, ale trybunał inkwizycyjny. Za stołem usiadł on, jak przystało, następnie notariusz, Mikołaj z jakiejś wioski pod Świdnicą, ale bardzo dobry notariusz, następnie dwóch plebanów, trzech franciszkanów, trzech dominikanów i tak, proszę Państwa, zaczął trybunał
przesłuchiwać 16 kobiet z tego beginarza Świdnickiego. Ten protokół, proszę Państwa, zachował się w postaci rotulusa, czyli takiego bardzo długiego, połączonego czterech kart pergaminowych, który obecnie jest przechowywany w Watykanie. On dopiero został niedawno odnaleziony, ten rotulus. Wcześniej ten proces był znany z odpisu XIX-wiecznego zrobionego przez Ulanowskiego i edycji, ale od razu uspokajam, ten kopia, z której korzystał Ulanowski, a sam Ulanowski mówi, że korzystał z XV-wiecznego odpisu tego instrumentu notarialnego, okazuje się, że Ulanowski naprawdę korzystał z dobrej kopii. Oczywiście są, jak wiadomo, tam po drodze różne rzeczy, ale to jest dobra kopia, ona jest wiarygodna. Ja nie powiem Państwu, że Ulanowskiego trzeba wyrzucić, w ogóle to nic nie warto, dopiero tutaj zrobimy edycję prawdziwą. Nie, nie. Ulanowski dobrze, fajnie przygotował i to była jest dość wiarygodna. Ale teraz możemy się przyglądać oryginałowi. To jest, proszę Państwa, taki dokument, który ma około metra 40 centymetrów, metr 50 centymetrów długości. Więc jest taki dość pokaźny, drobnym maczuśkiem takim napisane, gdzie są spisane wszystkie 16 zeznań tych kobiet. Oczywiście to nie jest stenogram z przesłuchania, tylko to są wybrane tezy, które Schwenckenfeld uznał za błędne, spisał je wszystkie. One miały, jeden egzemplarz został dany inkwizytorowi, drugi egzemplarz został, wziął notariusz, wysłał do Awinionu w celu sprawdzenia zasadności tych wszystkich tez. Nie wiemy, jaka była odpowiedź. Nie wiemy, jaki był finał tego procesu. Znamy ten proces jedynie z pierwszego etapu, jakim jest egzaminacja, czyli przesłuchanie. Natomiast ten dokument zawiera około 190 tez, które Schwenckenfeld uznał za błędne. I wśród tych 190 tez mamy, można spokojnie powiedzieć, że większość, około 120, jest związanych z, kręci się wokół problemu wspomnianego w dokumencie, w konstytucji Ad Nostrum Soboru we Wien, włączonego w Klementyny. Tutaj mamy jeszcze, proszę Państwa, powiększony taki fragmencik i teraz pójdziemy jeszcze dalej. Tutaj mamy, proszę Państwa, ową fragment, gdzie jest wspomniana wprost Klementyna. O, widzicie? Tak, coś zrobiłem, bo wiem, że o, tutaj mamy In Clementinis Ad Nostrum. I takie coś, proszę Państwa, pojawia się wielokrotnie. Jan Schwenckenfeld wypytuje, czy któraś z tych osób, któraś z tych kobiet słyszała coś, co jest związane z tym dokumentem. Czy te tezy, które są wspomniane w Ad Nostrum, pojawiały się również w mowie, w zachowaniu tych beginek świdnickich. Proszę Państwa, tutaj mamy te 8 tez, które są zawarte w dokumencie Ad Nostrum i które są, proszę Państwa, też definicją, o co chodzi tutaj, jaką doskonałość, jaki stan doskonałości jest uznany przez Kościół za herezję. Został uznany przez Sobór we Wien. Mamy tutaj takich 8 sławnych tez, z których pierwsze dotyczy: człowiek w tym doczesnym życiu jest zdolny osiągnąć taki poziom doskonałości, który czyni go bezgrzesznym i nie potrzebuje żadnej dodatkowej łaski od Boga. Następnie człowiek, który osiągnął taki poziom doskonałości, nie musi modlić ani pościć, gdyż w tym stanie jego żądze i zmysłowość są w pełni podporządkowane duchowi i rozumowi, co sprawia, że może swobodnie spełniać zachcianki ciała. Następnie człowiek, który osiągnął ów stan doskonałości, nie jest zobowiązany do podporządkowania się jakiejkolwiek władzy doczesnej, ani do posłuszeństwa wobec Kościoła. Człowiek może osiągnąć w tym życiu stan błogosławieństwa, równie jest błogosławiony w niebie. Dusza ze swej natury w stanie błogosławionym i nie potrzebuje świata łaski Bożej, aby zostać dopuszczoną do oglądania Boga. Dobre uczynki są konieczne jedynie dla ludzi niedoskonałych, natomiast dusza człowieka, który osiągnął stan doskonałości, nie potrzebuje ich. Całowanie kobiety jest grzechem śmiertelnym, gdyż nie wynika z natury, ale z drugiej strony akt seksualny grzechem nie jest, zwłaszcza pod wpływem pożądania, gdyż wynika z natury. Człowiek, który osiągnął stan doskonałości podczas podniesienia ciała i krwi Chrystusa, nie powinien ich adorować, gdyż rozważanie o sakramencie Eucharystii byłoby przejawem niedoskonałości i zniżania się z poziomem najwyższej kontemplacji. I to jest, proszę Państwa, to jest dokument Ad Nostrum, to jest ta sławna sekta wolnego ducha, której przedstawiciele mieli reprezentować właśnie takie poglądy. Całkowity
takie całkowite takie libertas kompletna. Tylko, że historycy teraz wskazują, że proszę Państwa, taka sekta Wolnego Ducha nigdy nie istniała. Nigdy jej nie było. Proszę Państwa, biedni inkwizytorzy szukali przedstawicieli sekty Wolnego Ducha, gdzie tylko mogli, ale nigdzie ich nie mogli znać, ponieważ nie było takiej sekty. Jak pokazują badania przede wszystkim Roberta Lernera, ta sekta, która miałaby mieć takie oto tezy, to jest, proszę Państwa, sekta wymyślona przez właśnie grupę teologów. To jest taka sekta intelektualna, niektórzy mówią, taka wymyślona, teoretyczna. Natomiast biedni inkwizytorzy nie mogli znaleźć żadnego przedstawiciela, który by reprezentował i w ogóle podpisał się pod wszystkimi 8 tezami. Niemniej jednak, proszę Państwa, przez to, że w dużej mierze rzeczywiście grupy beginarzy były zachwycone mistyką, reprezentowaną czy przez Małgorzatę, czy przez Eckharta, czy przez inne grupy też mistyków. Proszę Państwa, takie tezy się pojawiały i można było takie w ascensum wypowiedziach, czyli takie według idei, można było rzeczywiście wyłapać. Na przykład, proszę Państwa, coś takiego, co mamy w protokole świdnickim, gdzie jedna z kobiet mówi coś takiego. Uważam, że ja w Chrystusie jest podwójne esse i podobnie ja mam podwójne esse, gdyż jestem na wzór Syna Człowieczego. Co więcej, jestem jedną z osób boskich, mianowicie drugą osobą boską. Proszę Państwa, to, co nam brzmi natychmiastowo jako herezja, jest takim przykładem bardzo trudnej teologii, która się pojawia też w ogóle w XIV wieku, związana z szukaniem utożsamienia własnego, takiej wspólnej natury Chrystusa i człowieka, który sprawia, że ponieważ mamy wspólną naturę, więc jesteśmy de facto jedną z osób boskich w Trójcy. Niektórzy nawet podpisują to Eckhartem. Inna sprawa, że u Eckharta, proszę Państwa, można znaleźć wszystko. Na tezy, na tak i na nie. To jest, proszę Państwa, kaznodziejstwo i to trzeba brać pod uwagę. W dużej mierze to nie są traktaty teologiczne, tylko kaznodziejskie. I czasami kaznodzieje może porwać. Niemniej jednak, proszę Państwa, to jest bardzo mocne. Tym bardziej, że w tych i u świdnickich beginek wychodzi jedna rzecz. Mianowicie one mówią, cały czas podkreślają, zjednoczenie z Bogiem jest możliwe już tutaj na ziemi. To, co ojciec Jacek Sali, pamiętacie, powiedział na temat doskonałości bezwzględnej, która na ziemi mógł tylko, która była tylko w Chrystusie, on uważa, że tak naprawdę takie zjednoczenie jest możliwe, beginki w ogóle i duże te grupy mistycyzmu też heretyckiego uważali, że jest możliwe na ziemi. Nie tyle nawet był problem vita activa czy vita contemplativa, co wybrać. Tylko, proszę Państwa, pojawiała się trzecia droga, mianowicie vita unitiva, czyli droga zjednoczenia, gdzie moje zjednoczenie, proszę Państwa, jest możliwe już tutaj. Co więcej, ja mogę osiągnąć ten stan, który dopiero będzie możliwy po śmierci, daj Panie Boże, w stanie błogosławionym, on już jest możliwy tutaj, ponieważ człowiek ma w sobie ten element, który łączy go z Bogiem i u Eckharta będzie to ta sławna iskierka, świątynia, komnatka, u Małgorzaty de Poret to będzie arka kontemplacjons, ale generalnie w człowieku będzie takie miejsce, kiedy człowiek tam zejdzie, to już tutaj zjednoczy się z Bogiem i nie potrzeba mu już wtedy ani władzy doczesnej, ani żadnych problemów nie ma z grzechem, ponieważ już jest w stanie bezgrzesznym. Nie potrzeba mu też w żaden sposób podnosić się na moment Eucharystii, ponieważ już jest zjednoczony z Bogiem. Więc to by była jakaś sprzeczność sama w sobie, skoro jest równy. Proszę Państwa, i te idee, one rzeczywiście przenikają. Ja sobie teraz pozwolę przeczytać takie fragmenty zeznania związanego w ogóle z tym dokumentem Ad Nostrum. Adelaida mówiła, że te, które osiągnęły doskonałość, nie są już poddane ludzkiej zwierzchności, że przekroczyły wszelkie zwierzchności. To są te, które osiągnęły ducha wolności. Beginki twierdziły, że ćwiczenie się w cnotach jest właściwe ludziom niedoskonałym, zaś dusza doskonała sama uwalnia wszystkie cnoty. Także z głębi duszy tak wielką mają świadomość swojej boskości, że nie okazują poważania ciału Chrystusa, ponieważ jest tylko figurą i nie uznają męki pańskiej, ani żadnych innych materiałów wcielenia, misteriów wcielenia. Małgorzata natomiast, ta Małgorzata Hawciarka, pytana, czy głosiły rzeczy zgodne z opisem zawartym w artykułach
zamieszczony w Klementynach Ad Nostrum, odpowiedziała, że nie słyszała od nich wyrażonego słowami dokładnie tego, co znajduje się w tych artykułach, lecz słyszała podobne słowa i zbliżone temu sensowi. Twierdziła, że z tego, co czyniły, podejrzewała rzeczy zgodne z tym opisem, zwłaszcza kiedy gromadziły się w piwnicy wybrane młode oraz z tego, że kryły się i ukrywały przed resztą, ostrzegając się wzajemnie, aby nie zostały odkryte ich sekrety. Małgorzata Hawciarka, pytana o czwarty artykuł zawarty w Klementynie Ad Nostrum, odpowiedziała, że spodziewają się, iż z powodu swojego ubogiego życia w niebie zostaną zrównane z apostołami i nie będą od nich niżej. Także przy ósmym artykule przyznała, że oddają cześć ciału Chrystusa, aby przez ludzi nie zostać rozpoznane. Natomiast na pytanie, czy treści zawarte w części Klementyn, to jest taki jeszcze inny dokument, cum de quibusdam, oddają sytuację panującą w ich domu, odpowiedziała, że tak. Pytana także o związek między ćwiczeniami cielesnymi a doktryną, jak zaświadczyły Jadwiga i Adelaida, to te dwie, które złożyły przede wszystkim proces, przyznała, że brała w nich udział, kiedy biły się rzemieniami skórzanymi i drapały ciało swoje grzebieniami folusznymi, które w ich języku zwane są cytren, chłoszcząc się także ostrymi wędzidłami. Ja zaraz powiem o tej ascezie, bo to jest ciekawy wątek. Pytana także o to, co mówiła Adelaida o Begardach, że czasem porównują się do Trójcy Świętej, wyznała, że Beginki opowiadają takie rzeczy, z których te proste bardziej utwierdzają się w wierze niż w błędach i że pokazują im czasem jakieś grzeszne pisma. Pytana natomiast o zeznania Adelaidy na temat sprośności i sodomii, tu mamy te grzechy seksualne, które u nich występowały, zwłaszcza u tych, które osiągnęły stan wolnego ducha, stwierdziła, że słyszała o tym, lecz nie widziała. Oprócz tego, że podejrzała kiedyś pocałunki ich i Begardów, nieprzyzwoite dotknięcia i spotkania w ciemności, kiedy leżała w łóżku, udając chorobę oczu. Zapytana natomiast o to, co usłyszała Adelaida od Gertrudy de Civitate, czyli ze Świdnicy, że sama z Bogiem wszystko stworzyła, odpowiedziała, że często słyszała to od innych sekty, lecz nie od Gertrudy. I to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe, ponieważ to utożsamienie z Bogiem, z drugą osobą Trójcy Świętej, ono było pociągnięte aż do tezy o tym, że ja jestem uczestnicę w konkreacji razem z Bogiem, ponieważ jestem zjednoczony z Synem, więc w takim razie, skoro mam tą samą naturę, jestem odwieczny, a zatem również uczestniczyłem w stworzeniu. I to, proszę Państwa, to wychodzi w tych protokołach świdnickich bardzo mocno. Dalej pójdziemy, możemy sobie jeszcze przeczytać kolejny fragment dotyczący, tutaj mam dużo. Przyznała też, że czasem usłyszała z ust Gertrudy de Civitate, co następuje. Tak jak Bóg jest Bogiem, tak i ja jestem Bogiem z Boga. I tak jak Chrystus nigdy nie jest oddzielony od Boga, tak również ja nie jestem. Jeśli kiedykolwiek przydarzy mi się jakiś występek, sama sobie boskim zwyczajem dawną czystość mogę przywrócić. Adelaida wyznała też, że usłyszała od tych w Akwizgrani, to co Państwu mówiłem, że przypisywały Chrystusowi dwa istnienia, duplex esse, jeden boski, a jeden ludzki. Co usłyszawszy młodsze z nich zaraz powiedziały, my także mamy podwójną naturę. No, także to, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o siódme, coś z obyczajówki, Jadwiga przyznała także, że mają w domu swoim małą komnatkę, do której nie zagląda nikt poza samą mistrzynią. Proszę Państwa, ta biedna mistrzyni, niejaka Gertruda, którą tutaj te młode tak strasznie obsmarowują, która była 28 lat w tym beginarzu i która biedna na samym końcu została przepytywana. I bardzo, to jest bardzo ciekawe to zeznanie, też pokazujące obiektywność Jana Schwenkenfelda, ponieważ te naprawdę te młode różne rzeczy tej Gertrudzie przypisywały. Również to, że we wtorek w oktawie zesłania Ducha Świętego widziała, jak tam prała, czy też szywała jakieś skarpetki, czy jakieś inne rzeczy, więc szybko doniosła, bo nie świętowała Dnia Świętego, a jeżeli nie świętowała, to najprawdopodobniej dlatego, że miała nie zważała na zwierzchność i w ogóle przepisy Kościoła, zatem jest heretyczką. No i biedna Gertruda mówi na pytanie Schwenkenfelda, czy to prawda, że cerowałaś skarpetki w oktawie we wtorek w oktawie Bożego Ciała? A czy zesłanie Ducha Świętego? A Gertruda mówi, no nie wiem, może zcerowałam, może nie cerowałam, no kto by się w ogóle do tego jakoś przywiązywał? Ona miała takie zdroworozsądkowe, na co Schwenkenfeld odpowiadał. Odpowiedziała dość bezczelnie, a w ogóle to jakoś taka była mało miła i sympatyczna w odpowiedziach. Ale się trochę nie dziwię, bo jak na przykład, czy zapytana o to, czy pracowała
w ogóle dni świąteczne i dlaczego w ogóle to robiła. A Gertruda mówi, no pracowałam, ponieważ ktoś musiał gotować jedzenie dla sióstr. No i Schwenkenfeld zapisał, gotowała w niedzielę, kropka. No więc te odpowiedzi Gertrudy są bardzo ciekawe. Natomiast tutaj jeszcze Jadwiga przyznała także, że mają w domu małą komnatkę. Adelaida natomiast mówiła, że wie to jako rzecz pewną, że te, które zwane są doskonałymi wśród nich, które poprzez różne próby doszły w ich zgromadzeniu do stanu wolności, jak mówią, osiągnęły ducha, żyją następnie beztrosko, nie czyniąc żadnej różnicy w postawie przyjemności i zbytku. Jedzą więc z begardami mięso Wigilii, apostołów i posty, jeśli tylko mają to gdzieś wygodnie czynić i żeby nie zostać odkrytymi, nikogo to nie wtajemniczają. Zeznała także, że między begardami i tymi kobietami noszącymi wizerunki największej świętości, najszlachetniejszego ubóstwa, dochodzi do zbliżeń, jakby byli całą generacją sodomitów i plugawych grzeszników. Odpowiedziała także, jako rzecz pewną, ponieważ usłyszała to od tej, której się to przytrafiło, która też przez inne była wtajemniczona, że wykorzystywały się wzajemnie i dotykały bezwstydnie w pośladki i językami swoimi w usta dla rozkoszy. To jest, proszę Państwa, a propos tego. Natomiast jeżeli chodzi o ósmy dokument, mamy takie zeznanie. Jadwiga twierdziła, że beginki mówiły jej, gdyby ogarnęła cię słabość, śmierć i poczucie ostatecznej konieczności, ponieważ ciała Chrystusa nie przynosi się do domu naszego, czy chciałabyś raczej z domu wyjść i przyjąć ciało Chrystusa, czy też pozostać i umrzeć bez sakramentów? Pytanie. Wtedy ja odrzekłam, raczej chciałabym dom opuścić i przyjąć ciało Chrystusa. Beginki odpowiedziały wtedy, że same by tego nie uczyniły i dodały, ty nie jesteś gotowa iść za nami ku ubóstwu. Więc następnie mówiły też, że gdy w ich domu ciężko zaniemogła i pragnąc przystąpić do Komunii Świętej prosiła, żeby ksiądz ze świętymi sakramentami został przywołany, one w ten sposób jej odpowiedziały. Ty spowiadałaś się i przystępowałaś do Komunii cały rok i nie wystarcza ci to? Wierzysz, że nieczystego księdza mogłabyś wezwać z twojego powodu i zapłacić mu? Ty nie osiągnęłaś ubóstwa, ponieważ ubóstwo powinno cię z tego wyzwolić. A ona na to rzekła. Rzeczywiście pragnę przyjąć ciało Chrystusa, bo bez Niego w chorobie mojej trwać nie mogę ani wyzdrowieć. Na co one odpowiedziały. Powinnaś od tego odstąpić, rozumiejąc przez to, że powinno się umierać bez Komunii Świętej. Małgorzata natomiast zeznała, że słyszała od nich. Jeśli któryś lub któraś ma zdobyty chleb w ręku i wypowiada słowa, które wypowiada się idąc do komunii i przyjmując ten chleb, ma to takie znaczenie, jak gdyby została komunikowana przez księdza. Zatem widzimy takie bardzo ciekawe podejście do sakramentu Eucharystii. Natomiast przychodzi, proszę Państwa, jest jeden wątek bardzo ciekawy, kolejny, mianowicie ta asceza. Z tą ascezą mamy, proszę Państwa, taki problem, który można zrozumieć dopiero, kiedy się weźmie pod uwagę ową Dulcelinę z Digni. Ponieważ dotychczas badacze, proszę Państwa, do końca nie wiedzieli, kim te beginki są świdnickie. No są, ewidentnie wyznają, to przynajmniej Jan Schwenkenfeld stara się udowodnić, że wyznają tą herezję wolnego ducha, tą herezję doskonałych. Natomiast sam Jan Schwenkenfeld do końca nie był przekonany, ponieważ i wprowadza różne wątki, ale przede wszystkim nie jest przekonany, ponieważ te kobiety mówią o sobie, my jesteśmy filie udlinde de unione. Proszę Państwa, bardzo tajemnicze, co to są te filie udlinde de unione. I oprócz tego Jana Schwenkenfelda jedna rzecz bardzo niepokoiła, mianowicie to, że one się tak strasznie katują. Potwornie się tłuką, biją rzemieniami, tym wszystkim, coś dość nie pasuje do w ogóle herezji wolnego ducha. A trzecia rzecz, która Jana zaniepokoiła, to ich teorie na temat Matki Bożej. Mianowicie, że gdyby Matka Boża nie pracowała w świątyni, nie prała skarpetek, nie sprzątała, to by nie została Matką Bożą. Właśnie przez to, że była pierwszą beginką, została Matką Bożą. I już jeszcze inne też mariologiczne. Proszę Państwa, Jan Schwenkenfeld zastanawiał się na tym i ten biedny sekretarz zapisywał to, że one mówią coś takiego o sobie, a same beginki mówią, my jesteśmy córkami, ponieważ owa Udlind była bardzo dobrą siostrą i bardzo wielu ludzi przyciągnęła do Pana Boga. Proszę Państwa, i teraz dzięki tym badaniom, też takim kodykologicznym, nad tekstem i tym wszystkim, proszę Państwa, jesteśmy w stanie zidentyfikować owo Udlind jako Dusilind, jako naszą tą beginkę prowansalską, która
była związana z franciszkanami, została pochowana w kościele franciszkanów w Marsylii i najprawdopodobniej, bo innej drogi nie ma, drogami franciszkańskimi w jakiś sposób ten kult i w ogóle pamięć owej Dusylinie z Diń franciszkańce przemknął aż do Świdnicy. One same już nawet nie pamiętały owej Dusyliny, wiedziały takie podstawowe rzeczy. Natomiast rzeczywiście, oprócz, że są córkami Dusyliny, podobnie mówiły sobie jak te córki Dulceliny w Prowansji, to jeszcze, proszę Państwa, one same nazywały siebie takie kapucjate moniales, czyli takie zakapturzone mniszki. Proszę Państwa, i te owe zakapturzenie to jest również cecha charakterystyczna tych beginek takich prowansalskich, gdzie jednym z elementów były takie specjalne franciszkańskie kaptury, które nosiły. Więc bardzo interesujący wątek, który pokazuje nam również przepływ idei tych właśnie w ruchach świeckich, najprawdopodobniej albo przez trasy gdzieś germańskie, albo franciszkańskie, ale te kobiety w Świdnicy, one rzeczywiście gdzieś były w jakimś wielkim nurcie też takiego ruchu mistycznego, begińskiego, pewnej też teologii spekulatywnej, z którą musiał zmierzyć się, proszę Państwa, Jan Schwenckenfeld. Spisał, ładnie zakończył proces, znaczy zakończył, wysłane zostały akta do Awinionu. Nie wiem, jak się sprawa zakończyła. Natomiast Jan Schwenckenfeld później zaangażował się w poważną politykę i ostatecznie został zamordowany w Pradze w roku 1241. Najprawdopodobniej przez zamachowców zesłanych przez mieszczan wrocławskich. Później były pomysły, żeby nawet kanonizować tego naszego drugiego Jana Schwenckenfelda na wzór Piotra z Werony, ale to wszystko, proszę Państwa, gdzieś umknęło i tak na razie nie planujemy procesu kanonizacyjnego naszego współbrata z polskiej prowincji. Natomiast, proszę Państwa, ten wątek świeckich, którzy próbują na własną rękę gdzieś obok, znaleźć jakby własną przestrzeń, z czym Dominikanie przede wszystkim w pierwszej połowie XIV wieku próbują sobie radzić w jakiś sposób taki, żeby to najlepiej w ogóle albo wchłonąć do trzeciego zakonu, albo całkowicie rozwiązać. To jest bardzo widoczne, szczególnie mamy te traktaty, gdzie owa singularitas vitae, owa taka jakoś takie życie poza regułami, jest traktowane jako herezja, jako coś bardzo niebezpiecznego. Niebezpiecznie jest, ja Państwu, jak ktoś był 2 tygodnie temu tutaj na sesji, problem się pojawił wtedy, kiedy zaczęto widzieć ludzi w kościele, którzy po mszy świętej świeccy zaczynają zostawać i się modlić sami. Dlaczego oni się modlą? Po co oni się modlą? Po co szukają coś poza sakramentami? Po co iść tam? Niech trzymają się mocno kościoła, a kościół ich spokojnie doprowadzi. Natomiast, proszę Państwa, to już jest ruch, którego już się nie da zatrzymać. Następne, dewocjo moderna, to już stanie się, proszę Państwa, oficjalne, ale to jest już koniec XIV wieku, XV i dalsze epoki. Natomiast tutaj ten proces świdnicki, czy też proces właśnie tych begardów małopolskich z lat 30., to wszystko jest w tym samym czasie. To jest przykład właśnie przechodzenia i pojawiania się nowej duchowości osób świeckich. Świeccy również poszukiwali doskonałości. No i ten proces jest tego przykładem. Bardzo dziękuję Państwu za przedłużenie czasu.